Witam. Tak, ogólnie zbliża się długimi krokami, dużymi Euro 2016. Jesteście na to już przygotowani? Na pewno. My też jesteśmy przygotowani faktem, że akurat piłki nożne nie lubię, ale będę kibicować, żeby Polska wygrała w Euro 2016. Wiadomo, że sklepy w szach pękają, bo to ciągle promocje, trąbki, szaliki, Polska, koszulki, to jak co roku na takich meczach. Mam nadzieję, że nasza drużyna wygra, a czy to wyjdzie w praniu, zobaczymy. Ale ogólnie też jesteśmy przygotowani na Euro 2016. Zobaczymy co i jak to wyjdzie w praniu, czy wygramy, czy nie. Nie ma co mówić, że wygramy, bo może być to, że się obróci w drugą stronę i przegramy. Po prostu mamy nadzieję, że chociaż wygramy mecz z innymi. Tylko mówię, no ja się nie interesuję piłki nożnej. Od tego zacząłem, że ja po prostu bardziej koszykówka niż piłka nożna. A wy na pewno piłka nożna wam kręci niż koszykówka albo coś innego, ale mnie jakoś nie realizuje to. Mam nadzieję, że ogólnie jesteście na to przygotowani, pokupowaliście na pewno jakieś sprzęty, koszulki, szaliki, Polska, trąbki, inne rzeczy. A kto w ogóle ma zamiar jechać na żywo? Pozdrawiam.